Siemaneczko moi drodzy, biorę się za resztę skarbów. Tu sobie odetnę tą obudowę. A następnie będziemy się bawić z tym jajkiem i to będzie prawie z jajkiem, z tym wirnikiem alternatora i to będzie test do tej baterii od ćwiereczki nowej. Zobaczymy, czy padnie na tym jednym wirniku, czy jednak ta bateria wytrzyma dłużej niż 30 minut. Potem tutaj rozetnę tu, gdzie jest najmniej cięcia. Puknę młotkiem, jak się to rozleci i dostaniemy się do wirnika. Także tu mam jeszcze taką cewkę. Może sobie też tutaj wzdłuż to rozetnę, bo nie chce mi się tego rozwijać. Twardy drut Milbera. I zobaczymy, ile tam tego jeszcze jest za tą izolacją. Ile drutu, a ile tego kamienia, czy jak się to tam nazywa. No i tu dokończę tą cewkę. Kurde, stojam. Dobra, odezwę się, będę notował czas, ile wyszło tego cięcia. Pewno też będą długie przerwy, bo ten minus, chyba pierwszy minus, jaki mogę powiedzieć, to jest przegrzewanie się szybkie tej szlifierki, także trzeba robić z głową, dać przerwę, niech ostygnie, niż miałaby zaraz paść przed gwarancją. Niech wytrzyma trochę dłużej niż gwarancja, może nie? Czas głową robić wszystko, nie na hura. Także zobaczymy, jak to pójdzie. A ja się już odezwę po cięciu, już nie będę pokazywał, jak tutaj tnę, bo to bez sensu. Odezwę się, jak już sobie to obrobię. Ja sobie tam pozapisuję czas, bo wiem, że Technicus Channel i Time Off, kurde, zawsze zapominam twój kanał, wybacz. Także wiem, że chcieliście, jesteście ciekawi, jak długo wytrzyma bateria i w sumie ja też jestem sam ciekawy. Także zobaczymy, no. Odezwę się, jak już coś tutaj więcej ogarnę. Więc tak, moi drodzy. O, ty jeszcze chyba będę musiał przeciąć. Powiem wam, naładowana pełna bateria na pełnych obrotach. No idzie jak masełko. Zaraz się biorę za tego wirnika. Lecimy z tym. No idzie jak złotko. Także, ale już zaczyna powoli się ciepła robić. Ale nie jest źle. Polecimy. I będzie już coraz mniej dziadostwa na moim garażu. W moim garażu. Kurwa, nie na moim. Dobra. Odezwę się za chwilę. Wczoraj ładowałem baterię. Mamy wskaźnik. Jest pełna. Także lecę z tym koksem. No i tak. Rozcięte. Idzie pięknie jak w masełko. Tutaj powyciągam, co się da. Idzie pięknie. To jest warkocz Yetiego. Kurwa. Tak, moi drodzy. Tu jeszcze inną rozetnę szlifierą tutaj, żeby to poszło rachu ciachu, gdzie będziemy się tutaj bawić. Nie wiem, czy ten warkocz tutaj mi wyjdzie z tej strony, zaraz zobaczymy. To chyba nie ta strona, trzyma, nie, ta. Gdzieś tam plastik, jest tutaj popuścić. Może w tą stronę pojedynczo. A zobaczmy w tą, czy teraz pójdzie. Dobra. Ten nie pójdzie, bo nie przecięty. Także jest ładnie. Oczywiście, kurwa, nie wziąłem sobie wagi i dzisiaj nie zrobimy ważenia. No trudno. A zapomniałem. Zawsze coś zapomnę w niej ze sobą. Piękna, gruba miedziuszka. Takie silniki stare, rozjebane. Można rozbierać. Gdyby był dobry, to jeszcze bym go na Allegro wystawił
I dobrze zarobił. Ale co będę trzymał stare, zajechane silniory? Trzeba to usprzątać, zrecyklingować. I tyle. Dobra, odezwę się za chwilkę. Nawet fajnie ten plastik wychodzi. To już jest rozwalony, ale ten też. Ale tutaj gdzieś fajnie wychodził. Może mi się uda pokazać, bo tu widzę, jest troszkę zagniecione. Ten też skurwysyn nie wyjdzie fajnie. Wiedziałem, że tak będzie. Jak włączę kamerę, to nie pójdzie tak fajnie. No nic, podważałem i fajnie wychodziło, no. Ale jak się włączy kamerę, to wtedy wszystko jest. Kamy dupę rozbić. Miedziany tulipan. No jest zabawa z tym, jest. Ale fajnie. Działamy od samego rana, sobota. Nie ma czasu na leżenia, gapienia się w internety. Lecimy z robotą. No i tak, z samego wirnika tyle miedziuchy. Kiedyś obrałem stojan, ale nie pamiętam, ile tam było, ponad 100 gram. I słuchajcie, i na tym wirniku mamy jeszcze kolejną porcję miedzi. Także ten wirnik to jest konkretny. Nie wziąłem wagi, zapomniałem, ale zrobimy podsumowanie, ważenie na innym odcinku, bo sam jestem ciekaw, ile wyjdzie. Zostanie alternator i tamten stojan mały z frani, ze silnika z frani. Na razie lecę jeszcze z tym. Mam nadzieję, że zdążę to dzisiaj zrobić, bo z tym troszkę się zeszło z obieraniem. I drodzy, wreszcie się udało obrać ten wirnik. Zabawy było, ale zobaczcie, jaka tu jest kupa z tego jednego wirnika. Szkoda, że nie mam wagi, bo byśmy to zważyli. Jeszcze zostaje wirnik od alternatora i zobaczymy. No dobra, wezmę się jeszcze za to. Ile zrobię, to zrobię. Bo chcę zobaczyć jeszcze, jak ta bateria tam wyjdzie na tym. Piękne. Piękne włosy łonowe Yetiego. No na tym alternatorze na szóstce idzie pięknie. Sobie to ponacinałem głęboko. Potem tylko motkiem puknę, jak coś to jeszcze poprawię. Ale powiem wam, że tu 3 minuty, ze 4 minuty na tym alternatorku cięcia i z pełnego naładowania spadło już na taką połowę. Także na takich grubszych elementach coś poszło sporo prądu. No i wcześniej jeszcze tam ciąłem. To poszło minutka. Później to obliczę, ale coś koło 10 minut i no zobaczymy. Tyle cięć. I bateria kaput. No, nie, naprawdę na szóstce to tak zajebiście tnie. Teraz tu moteczkę mi no paknę i to odleci. Już tak dużo nie zostało. No niestety. Nie wiem, czy 20 minut bateria wytrzymała. Zaraz to podliczymy. Także 6 odciętych, 6 zostało. Na połowie, kurczę. No jeszcze tak domęczyłem na tej słabej baterii. Gorąca jakoś tak umiarkowanie. No ale niestety bateria 4 amperogodzina, ta już jest dętka po 21 minutach, 21 minut i dętka. Liczyłem, że wytrzyma co najmniej chociaż 40 minut, no już tak na upartego przy takim cięciu grubszych kąsków. Ale co to jest, no kurczę, naprawdę na szóstce to idzie zajebiście na tych maksymalnych obrotach. Pozdrawiam.